Szanowni Państwo, walka i cierpienie. Te dwa słowa chyba najtrafniej obrazują, oddają losy obywateli polskich w czasie II wojny światowej. Polska jako pierwsza stanęła do walki z totalitaryzmami. Polska poniosła największe straty w czasie tej wojny. I Polska jako jedno z tych państw, od których wojna się zaczęła, po wojnie musiała cierpieć dalszą niewolę. Wystawa Walka i cierpienie obywatele polscy w czasie II wojny światowej. To wystawa czasowa, gdzie zapraszamy Państwa do obejrzenia tego, co było doświadczeniem polskich obywateli w czasie tej najstraszliwszej z wojen. Zapraszam Państwa na krótki spacer po części tej wystawy, po tej części, która opowiada o walce. Szanowni Państwo, zło ma swoje korzenie. Rozpoczynając zwiedzanie wystawy, kiedy już zobaczymy film niezwykle wstrząsający, który jest takim mocnym wprowadzeniem do tematyki wystawy, wejdziemy do swego rodzaju laboratorium. Laboratorium, białe ściany, kolor biały, który nas otacza, wskazuje, że zło, które wydało swój owoc w okresie II wojny światowej, że ono narodziło się w drugiej połowie wieku XIX. Narodziło się w zaciszu gabinetów myślicieli, filozofów i naukowców. To oni dali impuls. Wszystko zaczęło się, kiedy nastąpił niezwykle imponujący rozwój cywilizacji europejskiej. Postęp technologiczny łączył się z rozwojem społecznym, z rozwojem kulturalnym. Ale to wszystko było zatruwane nowymi ideami, które pojawiały się jako wyraz tego wspaniałego, wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, rozwoju Europy w drugiej połowie XIX wieku. Pierwszy z nich to marksizm. Marksizm jako ideologia, która stała się pożywką dla systemów totalitarnych. Marksizm wyrastał z koncepcji przemocy, rywalizacji, walki o byt. Z tego punktu widzenia marksizm jest swego rodzaju pierwszą z koncepcji ideologicznych, która rozwinęła się w całej pełni w wieku XX, albowiem marksizm w roku 1917 w swojej bolszewickiej odmianie na terenie Rosji. To marksizm właśnie bolszewicki stworzył pierwsze państwo totalitarne, oparte na przemocy, zbrodni, eksterminacji tych, których uznawano za wrogów klasowych. Równolegle z koncepcją marksistowską, z tą koncepcją zakładającą walkę, nieustanną walkę między klasami społecznymi, rodził się rasizm. Rasizm, który przecież nie narodził się w Niemczech, chociaż tam znalazł swoją żyzną glebę. Koncepcja rasistowska rodzi się we Francji i rozwijana jest później również przez Brytyjczyków. Arthur de Gobineau, francuski myśliciel, był tym, który stworzył pewien esej o nierówności ras ludzkich i to zapoczątkowało rozwój tej koncepcji rasistowskiej. Stuart Chamberlain, Brytyjczyk z kolei, zafascynowany ideami rasistowskimi, rozwinął w całej pełni tę koncepcję i bardzo blisko związał się z Niemcami. Tam te koncepcje rasistowskie bardzo szybko zostały przyjęte, zaadaptowały się i rozwinęły. To na tym gruncie, to na tym fundamencie Adolf Hitler mógł zbudować program swojej partii, a potem wcielić go w życie. Źródła, inspiracje, koncepcje rodzą się więc jeszcze w zaciszach gabinetów. Ale kiedy stamtąd wyjdą, to okaże się, że ci, którzy byli tymi myślicielami, Nietzsche, Marx, Engels, to byli ludzie, którzy nie dożyli tego, w co te ich idee się wyrodziły. Zbrodnie, które nastąpiły w wieku XX, mają więc swoje źródło w wieku XIX. O tym mówi pierwsza część wystawy, gdzie łączymy ideę, koncepcję, słowo oraz konsekwencje słów. Ludzie, którzy czytają pewne rzeczy,
nasiąkają pewnymi ideałami, kiedy jest możliwość wcielenia ich w życie, realizują je. Tak robił Lenin i później Stalin w Rosji bolszewickiej, tak robił Hitler w III Rzeszy. W tej części właściwie decydujemy o tym, jak chcemy poznać tą historię. Możemy zacząć od poznania walki polskich obywateli z systemami totalitarnymi, albo możemy zacząć od cierpienia. Ja Państwa zapraszam na spacer po części dotyczącej walki. Polska była krajem, który odrodził się po ponad wiekowej niewoli w wyniku I wojny światowej. Byt państwa polskiego od samego początku był podważany, sens jego istnienia był podważany przez dwóch największych sąsiadów. Przez Niemców, którzy uważali, że w czasie, kiedy podpisywano traktat pokojowy, zostali oni ograbieni z ich ziem, które dla nich były ziemiami wschodnimi, a które weszły w skład odbudowanego państwa polskiego, a z kolei Rosja bolszewicka, która doznała klęski w roku 1920, nigdy nie zrezygnowała z pomysłu likwidacji państwa polskiego. Z tego punktu widzenia Niemcy i Rosja bolszewicka to było dwóch śmiertelnych wrogów niepodległego państwa polskiego. Porozumienia, które zawierały dwa te państwa sąsiednie, a pierwsze z nich, przypomnijmy, to jest rok 1922, układ w Rapallo, po nim następowały kolejne. Wszystkie te układy zacieśniały współpracę między Moskwą i Berlinem, ale między tymi dwoma stolicami leżała Warszawa i to ona w konsekwencji stała się pierwszą ofiarą tej zmowy między Hitlerem i Stalinem, która doszła do skutku 23 sierpnia 1939 roku. To tam, w Moskwie, przy podpisywaniu tego traktatu, zdecydowano o wspólnej agresji na państwo polskie, o podziale jego terytorium i o zlikwidowaniu eksterminacji polskich elit. Zapraszam Państwa więc na krótki spacer, gdzie pokażę Państwu eksponaty, którymi chcemy zainteresować tymi losami polskich obywateli, losami związanymi z walką. Proszę Państwa, jesteśmy w pierwszej sekcji. To jest sekcja walka. Zaczynamy, co oczywiste, od przedstawienia przebiegu kampanii polskiej roku 1939. Wojna, która zaczyna się o świcie 1 września, ogarnia od razu większość terytorium państwa polskiego. Z jednej strony Niemcy atakują z lądu, morza, ale z drugiej strony przeprowadzają już naloty na punkty, pozycje, miasta, miasteczka w głębi polskiego terytorium. Polacy stają do walki. Symbolem tej walki staje się Westerplatte, niewielki skrawek ziemi na terenie wolnego miasta Gdańska, gdzie znajdowała się polska składnica tranzytowa, gdzie swoją straż pełnił oddział Wojska Polskiego liczący niewielu więcej niż 200 żołnierzy. Tych 200 żołnierzy broniło tych polskich Termopil przez 7 dni. Przejmujące zabytki, które przybliżają nam te dramatyczne momenty. Zabytki, które zostały znalezione w czasie prac wykopaliskowych wokół wartowni numer 5. Wartowni, która wieczorem 2 września została zbombardowana, jak całe Westerplatte, a większość załogi broniącej zginęła. Tu zaczęła się walka, która miała trwać kolejne 6 lat. Pierwsze ponad dwa tygodnie wojny to wojna między Polską a Niemcami. 3 września, co prawda, do wojny przystępują sojusznicy, Anglia i Francja, w tej właśnie kolejności. Jednakże oba te kraje nie mają zamiaru wypełniać swoich zobowiązań sojuszniczych. Polska walczy sama. Proszę Państwa, największa bitwa kampanii polskiej roku 1939 to bitwa nad Bzurą, która toczyła się od 9 do 22 września. Był to przykład bitwy o wszystko. To była polska kontrofensywa, która po początkowych sukcesach
zatrzymała się, a wojska biorące udział w tej bitwie zostały przez Niemców rozbite. Bezprzykładne męstwo żołnierzy, bezprzykładne męstwo dowódców. Pamiętajmy o tym, że to w czasie tej bitwy, bitwy nad Bzurą, zginęło 3 polskich generałów dowodzących swoimi jednostkami. Generał Franciszek Wład, generał Mikołaj Bołtuć i generał Stanisław Grzmot-Skotnicki. To pamiątki po tym ostatnim, bardzo przejmujące, bo będące świadkami jego ostatnich chwil, znajdują się na naszej wystawie. To krzyż Virtuti Militari, który generał Grzmot-Skotnicki miał na piersi, kiedy został śmiertelnie ranny 18 września. To w końcu naramiennik jego kurtki mundurowej, który został odcięty od tego munduru, kiedy w roku 1941 mieszkańcy okolicznych wsi wokół Tułowic ekshumowali żołnierzy i chowali ich za zgodą Niemców na przygotowanych cmentarzach wojennych. Ten naramiennik i ten krzyż Virtuti Militari, proszę Państwa, to symbol niebywałego męstwa, umiłowania wolności polskich obywateli, walczących i ginących za te wartości. 17 września, realizując porozumienie zmowy Hitler-Stalin, wojska sowieckie wkraczają, atakują Polskę od wschodu. Jako pierwsze stawiają im opór oddziały i placówki Korpusu Ochrony Pogranicza. Znajdziemy tutaj eksponaty związane z tą formacją, czapkę podoficera wojsk Korpusu Ochrony Pogranicza. Po 17 września właściwie można powiedzieć, że los Polski jest przesądzony. Ostatnie walki toczą się na Wybrzeżu, na Helu, do 2 października, a ostatnia bitwa zostaje stoczona już w październiku, między 2 a 5 października, bitwa pod Kockiem. Na naszej wystawie znajduje się eksponat związany z tą bitwą. To złamana szabla polska, tak zwana Ludwikówka, którą znaleziono na polach bitwy pod Kockiem. To symbol klęski Polski, klęski militarnej, którą Polska poniosła we wrześniu 1939 roku. Proszę Państwa, kampania polska kończy się w październiku 1939 roku. Walczą jeszcze pojedyncze oddziały Wojska Polskiego. Najdłużej, bo do końca kwietnia, przetrwa wydzielony oddział Wojska Polskiego dowodzony przez majora Dobrzańskiego, pseudonim Hubal. Ale od samego początku, jeszcze we wrześniu, walka przenosi się poza granice kraju, który zostaje podzielony między III Rzeszę a Związek Sowiecki. Walka przenosi się wraz z rządem, prezydentem, którzy najpierw udają się do Francji, a potem po klęsce Francji do Londynu, do Anglii. Proszę Państwa, walka toczy się więc dalej. Polska armia jest odtwarzana we Francji. Kiedy zacznie się niemiecki atak na Francję w maju 1940 roku, ta armia będzie liczyła ponad 80 tysięcy żołnierzy. Większość z nich niestety zostanie albo rozbita, albo internowana, jak dywizja w Szwajcarii. Jednakże część sił zbrojnych przetrwa, lotnictwo, marynarka wojenna, część oddziałów lądowych, które przeprawią się do Wielkiej Brytanii. Nie zapominajmy, że i w roku 40. na terenie Bliskiego Wschodu, na terenie francuskiej Syrii, dojdzie do utworzenia samodzielnej brygady strzelców karpackich, która później da początek trzeciej dywizji strzelców karpackich. Walka jest więc kontynuowana. Trzeba zawsze było o tym przypominać, że to Polska była tym krajem, który jako pierwszy stawił czoła Hitlerowi i agresji Stalina ze wschodu. O tym miał przypominać jeden z najbardziej znanych plakatów wojennych autorstwa Marka Żuławskiego, wybitnego polskiego grafika. Poland first to fight. Polska była pierwsza w boju. Warto może przypomnieć, że po kampanii polskiej roku 1939 pierwsze
walki regularnego wojska polskiego poza granicami okupowanego kraju z Niemcami miały miejsce w Narwiku, w północnej Norwegii, gdzie walczyli polscy podhalańczycy, bijąc Niemców i wkraczając u boku Francuzów i Brytyjczyków do zdobytego Narwiku. Po klęsce Francji walka była kontynuowana. Możemy zwiedzić sale poświęcone polskiemu lotnictwu, dywizjonowi 303, czy polskiej marynarce wojennej. Tutaj będziecie mogli Państwo zapoznać się z osiągnięciami załóg polskich okrętów podwodnych. Po czerwcu 1941 roku możliwość wyjścia z sowieckich łagrów otworzyła się przed dziesiątkami tysięcy polskich żołnierzy, ale też ich rodzin, którzy zostali tam zesłani po 17 września 1939 roku. Tej możliwości nie dano polskim oficerom. Prawie 22 tysiące polskich oficerów, przedstawicieli elity społeczeństwa polskiego wiosną 1940 roku na rozkaz Stalina i sowieckiego politbiura zostało wymordowanych, a my dzisiaj obchodzimy 80. rocznicę zbrodni katyńskiej. Walka więc była kontynuowana, odradzały się polskie oddziały zbrojne na zachodzie, powstanie polskiej armii w Związku Sowieckim dało początek powstaniu II Korpusu Polskiego, którego dowódcą został generał Władysław Anders, do którego należy prezentowany na tej wystawie kufer podróżny, prawdopodobnie przeznaczony na przewożenie dokumentów, wskazuje na to jego konstrukcja. Walka więc trwała. Polacy walczą na wszystkich frontach II wojny światowej. Polscy lotnicy bronią Wielkiej Brytanii. Marynarka wojenna u boku marynarki wojennej państw sprzymierzonych. Polskie oddziały lądowe idą i walczą w Afryce Północnej, w Italii. Tu drugi korpus polski będzie walczył o Monte Cassino. To Wielka Brytania, gdzie odtwarza się również Armia Polska, która weźmie udział w walkach we Francji w roku 1944 ze znamienitym, wspaniałym udziałem polskich pancerniaków generała Stanisława Maczka. Wszystkie te elementy znajdują się na wystawie. Możemy obejrzeć pamiątki po żołnierzach i oficerach 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, przed którą modlili się polscy żołnierze idący do ataku na Monte Cassino. Możemy zobaczyć jeepa w barwach 10. Pułku Strzelców Konnych, będącego częścią dywizji pancernej generała Stanisława Maczka. Nie będziemy zapominać również o tych żołnierzach, którzy nie zdążyli do Andersa, jak się bardzo często o nich mówi. A więc tych żołnierzach, którzy zasilili oddziały tworzone w Związku Sowieckim od roku 1943 jako Ludowe Wojsko Polskie. To ci, którzy gdyby sytuacja inaczej się rozwinęła, zapewne zasililiby armię generała Andersa. Ale i oni wybrali drogę, która dawała im szansę wyrwania się z sowieckiego piekła. Poza walką zbrojną, poza granicami okupowanego kraju, w Polsce okupowanej toczy się wojna konspiracyjna. Polacy, którzy miłują wolność i potrafią o nią się bić, tworzą własne państwo podziemne, tworzą podziemną armię i wypowiadają nieubłaganą wojnę okupantom. Szanowni Państwo, jeszcze kiedy walczyła Warszawa, pod koniec września roku 1939 zaczęły kształtować się pierwsze komórki polskiego oporu konspiracyjnego. Pierwsza organizacja, która powstaje w Warszawie, Służba Zwycięstwu Polski, która w ciągu kilku tygodni zostanie przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a od roku 1942 będzie znana jako Armia Krajowa, była bez wątpienia największą armią podziemną okupowanej Europy. Jak się szacuje, w jej szeregach było około 400 tysięcy polskich obywateli walczących z okupantem o swoją wolność.
Oczywiście każdy, kto wstępował do Armii Krajowej, był zobowiązany złożyć przysięgę. Rota tej przysięgi została zatwierdzona przez rząd polski, przez naczelnego wodza, przekazana do kraju. Treść przysięgi dla tych, którzy wstępowali do struktur ZWZ AK, również znajduje się na naszej wystawie i można ją przeczytać, zobaczyć, jakie wartości były bliskie tym, którzy wstępowali do Armii Krajowej. Ale Armia Krajowa to armia podziemna. Armia, a więc mundur. Jest niezwykły eksponat na naszej wystawie. Mundur oficerski kapitana Mariana Wysokińskiego, uczestnika kampanii polskiej roku 1939. On sam nie oddał się do niewoli po kapitulacji Warszawy. Mundur zdjął, przechowywała go rodzina. Młodzi wstępujący do Armii Krajowej wdziewali ten mundur, który był widomym symbolem łączności z Armią Polską. Mundur jest mocno sfatygowany, ale to oczywiste. Był wielokrotnie używany przez tych młodych, którzy chociaż w ten sposób przez chwilę chcieli zamanifestować swoją łączność z wolnym państwem polskim. Proszę Państwa, walka z okupantem to nie tylko walka zbrojna, to również opór cywilny. Walczyć z okupantem można było przy pomocy chociażby informacji. Polska prasa podziemna, drukarnie, cały system podziemnej edukacji konspiracyjnej. Wszystko to miało utrzymać ducha oporu i walki w polskim społeczeństwie. To Polacy, którzy stawiali swoje życie w tej walce, informowali swoich rodaków o istnieniu rządu polskiego, prezydenta, premiera, o działaniach Armii Polskiej, o jej zwycięstwach na frontach II wojny światowej. Możemy tu zobaczyć oryginalny futerał na skrzypce z pistoletem maszynowym produkcji brytyjskiej Sten. Futerał na skrzypce to świetny sposób przenoszenia rzeczy, które mają umknąć żandarmowi niemieckiemu patrolującemu ulice polskich miast i miasteczek. A więc poza walką zbrojną, obok walki zbrojnej, musimy pamiętać o walce cywilnej. Jednym z jej elementów była walka przeciwko eksterminacji. Eksterminacji, którą realizowali niemieccy i sowieccy okupanci. Już jesienią 1939 roku zaczęły powstawać pierwsze getta, wydzielone dzielnice dla ludności żydowskiej i rozpoczęły się przygotowania do eksterminacji ludności żydowskiej. Nie wszędzie Niemcy mogli zrealizować to zadanie, ludobójcze zadanie, bez problemów. Polscy obywatele, polskie państwo podziemne włączyło się w akcję pomocy Żydom i w roku 1943, kiedy wybuchło powstanie w getcie warszawskim, powstanie zorganizowane przez Żydowską Organizację Bojową i Żydowski Związek Wojskowy, polskie państwo podziemne udzieliło wsparcia w takim zakresie, w jakim mogło to zrobić. Walki, które trwały w Warszawie, to symbol oporu polskich obywateli żydowskiego pochodzenia przeciwko eksterminacji. Członkowie polskiego państwa podziemnego informowali sojuszników zachodnich o Holokauście. Jan Karski, Witold Pilecki, ochotnik do Auschwitz, Rada Pomocy Żydom, Władysław Bartoszewski, Maria Kahn, Irena Sendler. To tylko kilka nazwisk polskich obywateli zaangażowanych w pomoc ludności żydowskiej, współobywateli, którzy razem zamieszkiwali II Rzeczpospolitą przed wrześniem 1939 roku. Ostatnia część wystawy Walka i cierpienie obywatele polscy w czasie II wojny światowej w sekcji poświęconej walka. To lata 1944-1945. Od 1944 roku oddziały sowieckie idące od wschodu wkraczają na terytorium II Rzeczpospolitej. Próby wywołania powstania,
akcja burza powstania skierowanego przeciwko Niemcom kończą się właściwie niepowodzeniem. Próba współpracy z oddziałami sowieckimi przy wyzwalaniu wschodnich kresów Rzeczpospolitej dla oddziałów Polskiego Państwa Podziemnego, dla oddziałów Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich, kończy się często aresztowaniem i wywózką na wschód. Ta próba ratowania polskiej niepodległości znajdzie swoją kumulację w Warszawie, gdzie 1 sierpnia 1944 roku wybuchnie powstanie, które będzie trwało 63 dni. Walczący powstańcy będą korzystać z tej broni, którą udało im się wcześniej zgromadzić. Będą również zaopatrywani, od razu powiedzmy, niezbyt skutecznie przez aliantów, którzy będą zrzucać na tereny zajęte przez powstańców zrzuty lotnicze, zasobniki z uzbrojeniem, lekarstwami, tym wszystkim, co jest potrzebne do walki. W dalszej części granatnik przeciwpancerny Piatr. Konstrukcja niezwykle prosta, również dostarczana powstańcom, chociaż większość zrzucanego sprzętu dostawała się mimo wszystko w ręce niemieckie. Ale powstańcy, którzy walczyli, produkowali też własną broń i uzbrojenie. Tutaj jedną z najbardziej znanych fabryk, powiedzmy, uzbrojenia była warszawska jajczarnia. To tam produkowano granatniki, tam produkowano również granaty. Skorupa takiego granatu znajduje się również na naszej wystawie. Powstanie upadło na początku października 1944 roku i w zasadzie można powiedzieć, że jest to ostatni tego typu zryw w okresie II wojny światowej, który ma za zadanie uratować polską niepodległość. W styczniu roku 1945, kiedy postępują od wschodu wojska sowieckie, kiedy następuje druga okupacja, ostatni komendant Armii Krajowej, Leopold Okulicki, wydaje rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. Rok 1945. Maj. W Europie kończy się wojna, która polskim obywatelom przyniosła hekatombę ofiar, bezmiar cierpienia, straszliwego doświadczenia ze strony obu totalitaryzmów. Polska w roku 1945 nie jest krajem wolnym. W Polsce rządy instaluje Stalin, nowy okupant, armia sowiecka, sowieckie NKWD, przy współudziale polskich komunistów walczą z tymi polskimi obywatelami, którzy nie zgadzają się na nowy układ Europy powojennej. Ta walka, najpierw zbrojna, później cywilna, opór, będzie trwać przez cały okres istnienia polskiego państwa komunistycznego do końca lat 80. XX wieku. To jest okres, kiedy także mamy bohaterów walczących o wolność. To są ci dowódcy, którzy postanowili pomimo beznadziejnej sytuacji, pomimo braku pomocy z Zachodu, jednak stanąć do walki z nowym okupantem. To oddziały partyzanckie, oddziały Wojska Polskiego, które walczą do lat 50. Ostatni żołnierz niezłomny, Józef Franczak Laluś, zginie w roku 1963. Walkę o wolność będzie toczyć też polski kościół katolicki z prymasem tysiąclecia Stefanem Wyszyńskim na czele. Kościół, który w oczach komunistów będzie jednym z głównych wrogów, będzie prześladowany i jeszcze w roku 89 będą ginąć księża sprzeciwiający się panowaniu komunistów nad Polską. Ten epilog, do którego Państwa zapraszam, to przejmujące eksponaty listu córeczek piszących do Bolesława Bieruta, sowieckiego namiestnika z nadania Stalina, z prośbą o to, aby ojciec został zwolniony z więzienia we Wronkach. To mundur podporucznika Narodowych Sił Zbrojnych, organizacji, która walczyła po roku 1945 również z panowaniem komunistycznym. To
cała opowieść o ponad 40 latach zniewolenia Polski przez wschodniego sąsiada. Warto, proszę Państwa, zatrzymać się, zakończyć zwiedzanie tym właśnie epilogiem, abyśmy docenili znaczenie tych, którzy oddali swoje życie w dalszej walce o wolność, ale tych, którzy swoją konspiracyjną, nielegalną działalnością w latach 60., 70. czy 80. przybliżali Dzień Wolności. Nie zapominajmy o 10 milionach członków Solidarności, którzy kultywowali pamięć, umiłowanie wolności i to oni również są tymi, którzy tą wolność nam zwrócili pod koniec lat 80. Wystawa Walka i Cierpienie Obywatele Polscy w czasie II wojny światowej to wystawa czasowa. Jej wernisaż odbył się 1 września 2019 roku w 80. rocznicę wybuchu tego najstraszliwszego z konfliktów. Będzie ona do Państwa dyspozycji, będą mogli Państwo poznać ją, poznać tą historię do roku 2021. Bardzo serdecznie w imieniu swoim i dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej zapraszam na wystawę.